Witam Was, moi drodzy. Póki jeszcze nie zainstalowałem nowego dysku SSD, nakręcę jeszcze filmik o kupionych kondensatorach do wymiany w monitorze. Jak niektórzy wiedzą, szwankuje mi monitor Benka 24 cale. Włącza się i wyłącza, gubi obraz. Także taką podstawową czynnością najpierw to będzie wymiana kondensatorów. Chwila, zrobię pauzę, bo ktoś przyszedł. Dobrze, kontynuujemy dalej. Będzie najpierw wymiana kondensatorów na całej płytce od zasilania. Spisałem sobie na kartce, zamówiłem na Allegro. Pokażę Wam teraz u kogo, co i jak. Jak widzicie, tutaj jest cała lista. Kondensator z 100 pikofaradów, 350 V. To jest ten największy, który jest na płycie. 7 zł kosztuje. Jedną sztukę. I resztę tak po dwie sztuki, trzy, dwie, dwie i trzy. Są różne pojemności, różne wartości. W zasadzie wszystkie kondensatory, jakie były tam na tej płytce, zamówiłem. I wszystkie je oczywiście wymienię na te nowe tutaj z Allegro. Ale ten odcinek będzie o tym, żeby Wam pokazać, jaką one mają pojemność. Sprawdzimy, użyjemy sobie do tego celu tutaj tego właśnie miernika RLC. To jest genialne urządzenie do sprawdzania właśnie między innymi takich kondensatorów. Także rozpakujmy sobie paczuszkę. Sam jestem ciekaw, jakie wartości będą. Powiem Wam tylko tyle, że jak ostatnio wylutowywałem po kolei kondensatory z tej płyty głównej, z tego monitora, to pokazywały wartości no, praktycznie idealne, jakie były na tych kondensatorach. Tutaj było pokazywane ESR, że bardzo mało. Chyba o to chodzi, że ten ESR ma być jak najniższy, tak? Wtedy kondensator jest sprawny. Czy im wyższa wartość, tym bardziej sprawny. Napiszcie mi w komentarzu, jak to wygląda z tym ESR-em w kondensatorach. Powiem Wam, że troszeczkę mała obsuwa była z tą paczką. Ponieważ tam gdzieś mają jakiś problem, bo mają dużo zamówień. Bo ta paczka powinna być teoretycznie już wczoraj odebrana. Ale okej, okay, doszła. Także zobaczymy sobie coś takiego. Mamy tutaj kondensator. Są fajnie naklejki nalepione na każdy kondensator. Wartość. Zobaczmy sobie może jakiś, to jest ten największy kondensator, który też jest na płytce, no i jest idealnie tej samej wielkości. Yamikona kondensatory 100 pikofaradów 450 V. Tolerancja 20% tutaj chyba jest. No dokładnie to są te same. 105 stopni. Okej. Zobaczmy sobie najpierw. Będziemy po kolei lecieli z pomiarem tych kondensatorów, tak żeby żarówka tutaj nie zaświeciła tego, nie odbijała się. Zobaczymy sobie poprawność 680 pikofaradów i sprawdzimy sobie tym miernikiem. Oczywiście mogę to zrobić w ten sposób, tu są trzy sztuki i trzy sztuki sobie sprawdzimy. Mogę sobie to zrobić, że podłączę tymi. Tutaj są kabelkami. Lub po prostu włożę do tego. Ale prościej mi teraz będzie włożyć to chyba tutaj, bo mają nóżki elegancko, fajnie. Także tak o 1, 3, nawet 2, 3 mogę tutaj użyć. Chociaż nie. Zrobimy inaczej to. Tu mi będzie wygodniej jednak. Bo to są te nóżki takie, jedna dłuższa, druga krótsza, troszeczkę krzywo to wchodzi tutaj. Także złapiemy sobie jedną tu, drugą tu i uwaga, mierzymy sobie kondensator. Nawet nie wyłączyłem go, kurczę, widzicie? Na jeden cel, szkoda, bo bateria się czerpie. Także zobaczymy, jaka będzie wartość. Niech mi tylko ostrość złapie w miarę. Testing.
Jest, mamy ESR na poziomie 0,58 OMA, Paulos 1,3%, 703,4 picofarada, 703. One wartość mają, jak tutaj jest napisane, 680, czyli w granicach tolerancji 703 spoko. Kondensator jest na pewno sprawny. Teraz sobie zobaczymy drugiego. Aha, jeszcze co warto wspomnieć. Takie kondensatory, jakbyście gdzieś tam wylutowali z płyty jakieś, trzeba najpierw rozładować. Druga sztuka idzie. Tamta miała 703. Zobaczymy, ile tu pokażę. 747. No tu już trochę więcej. Także ja sobie będę je tak selekcjonował, żeby wybrać te o jak najbardziej zbliżonej do oryginalnej wartości. 703, 743, no to już jest troszeczkę taka różnica. Zobaczmy sobie następnego. No nie wierzę. Aha, oderwał mi się kabelek. Także tutaj te przewody są troszeczkę lipne. Także przerzucamy się na pomiar w tych gniazdach tutaj. Czy to mi złapie jakoś? Nie, będę musiał obciąć tak, żeby była nierówno. To i tak będę je ucinał, także nic się nie stanie. No teraz mogę bez problemu włożyć. Dobra, mierzymy trzecią sztukę. Co nam pokaże? 737, czyli widzicie, jeden ten kondensator miał najbardziej zbliżoną pojemność. Tylko pytanie, który to teraz był. Ja sobie postaram się teraz tutaj, chciałbym to obciąć. Aha, mam te. Te są dobre do wykorzystania takich rzeczy. Super. Któryś był taki, że miał najlepszą tą 703. W zasadzie nie pamiętam, czy ta wartość na płycie jest podwójna. 751. No dobra, jak widzicie, to ma 751. A są napisane 680. Ale mówię, to mogą być takie rozbieżności. Chociaż te spłyty miały dokładniejszą wartość, że tak powiem. Już mnie dziwi to. Teraz sobie zobaczymy takie beczułki troszeczkę bardziej kwadratowe, ile nam pokaże tutaj. I to mają wartość 330 pikofaradów, 35 V. 330, ja sobie poobcinam na równo, bo i tak będę wiedział, gdzie jest plus, a gdzie minus, bo to jest na obudowie kondensatora zaznaczone. Także nie ma problemu. I mierzymy sobie 330 pikofaradów. To sobie odłożymy na bok. 330. Pierwszy idzie. Mógłbym sobie to oczywiście zapisywać. I prawie idealnie 299. 299 pikofaradów. Ideolo. Żeby tak każdy był tak elegancko, to było super. Następny 300,7. No te są, powiem wam, super, tylko one mają taką zieloną obudowę i to są Yamikona. Też Yamikona. No jestem pod wrażeniem, że tak dokładnie pokazuje mi tutaj. Jak jeszcze trzecie pokażę tak dokładnie, to będę w szoku. 303. No pięknie, te 300. Aha, tu są 330, a tu mi 300 pokazało. No dobra, ok. 30 mniej. Lecimy sobie z następnymi, jakieś takie niebieskie. I one mają pojemność
47 pikofaradów. 47 pikofaradów. Ja sobie obetnę tutaj nóżki, żeby się nie męczyć z wkładaniem tego miernika. 47 piko. Co nam pokaże miernik? Czterdzieści pięć przecinek siedem. No superancko. Okej. Dwa pikofarady do różnicy tylko. Następny. 45, 46. Super. To są naprawdę fajnie już ten. Nie wiem, czy to zależy, im mniejsza wartość, tym dokładniej. A zobaczymy sobie zaraz tego największego bydlaka, co nam pokaże. Okej. Okay. Jeszcze co nam zostało? Cztery sztuki. No to okej, okay, polecimy wszystkie, żeby już od razu je sprawdzić. Tutaj mamy dwie sztuki 470 pikofaradów. Teraz będą o jedno zero więcej. 470. Ja sobie oczywiście obetnę nóżki. Ła, asiokułem. Polecam taki miernik, naprawdę polecam. To jest super sprawa. Oczywiście są o wiele lepsze, zaawansowane, droższe, ale jak dla amatora, dla mnie to jest to no 422 pikofarady, a tu ma 470, czyli 50 pikofaradów. Nie, jakbym tego rozładował, tak dla przykładu jeszcze, dobra. No widzicie, jak to wygląda. 50 pikofaradów mniej więcej różnicy. Chociaż nie mam takiego jakiegoś miernika profesjonalnego, żeby to stwierdzić, czy to naprawdę tak pokazuje dokładnie, fajnie. Ale powiedzmy, że muszę zaufać temu miernikowi i na tym będzie pomiar polegał. 220 pikofaradów. Zobaczymy, co pokaże. 220 piko. Trzy, no superancko. Niektóre są sztuki takie, że są idealne, a niektóre. Muszę zrobić taką podstronkę 222. Super. Idealnie prawie. Zrobić taką stronkę. Może jest taka stronka, gdzie są kondensatory mierzone przed wysyłką. Jakieś audiofilskie, żeby wszystko było perfekcyjne. Nie wiem. Jak ktoś wie o takim czymś, to niech napisze w komentarzu. Teraz sobie polecimy następne i na koniec sobie zmierzymy tego największego. Jestem ciekawy. Ogólnie będę musiał 50 V, 22 pikofarady. Będę musiał sobie jakoś z tej płyty wyciągnąć tego największego, bo on jest przyklejony. 22 pikofarady, pamiętamy. 22,37. Super. Chyba jak widać, im większa wartość, tym większa rozbieżność jest. Przy mniejszych pojemnościach prawie pokazuje idealnie 22,80. No. Ideolo. I teraz uwaga, nadchodzi czas na pomiar największego kondensatora, który jest na tej płycie. On jest przyklejony jakimś takim białym klejem. I to będzie 100 pikofaradów 450 V. 100 pikofaradów wkładamy. Duży kondensator naprawdę. Główny chyba. O, jakie grube ma te nóżki, ja pierdzielę. I teraz lecimy z koksem. Dobrze włożyłem? 3-1. Żebym nie włożył 2-1. Dobra. 2-1. I mierzymy sobie tego kolosa. 100 pikofaradów, pamiętajcie.
95,66. Super. Jestem happy. Także tak wyglądał pomiar kondensatorów. Mam nadzieję, że podobało się Wam to. Następną opcją będzie wylutowanie tych kondensatorów. Wylutowanie ich wszystkich na tą płytkę. I zastanawiam się teraz, co robić. Czy zrobić sobie pauzę w OBS-ie, przerzucić się na wyświetlacz z laptopa, rozkręcić monitor, wyciągnąć płytkę i pokazywać Wam wlutowanie tych wszystkich, wlutowanie i wlutowanie wszystkich tych, przepraszam, kondensatorów. Jak myślicie? Chcielibyście, żeby to dalej się już jakby toczyło? W sumie by był z tego jeden filmik, całość, a nie, że jedna część, druga część, komu to się chce oglądać, coś takiego, nie? Myślę szybko. Dobra, zrobimy tak. Skoro jak już kujemy żelazo, póki gorące, to kujmy je dalej. Także ja robię pauzę, sobie rozbiorę monitor. Nie będę wam pokazywał rozbiórki monitoru, bo to... Możecie sobie nawet na YouTubie zobaczyć takie coś, jak się rozbiera monitor. W zasadzie prosto się go rozbiera. Ściąga się obudowę, odczepia się tam taśmy, kabelki i mamy całą matrycę wyjętą. Dobra, ja robię pauzę i rozbieram monitor. Dobra, słuchajcie, ja już wyciągnąłem samą matrycę. Powiem wam coś takiego. Strasznie, ale to strasznie się grzeje. Tu jest chłodna. Tutaj, w tym miejscu, masakrycznie aż parzy. Gorące bardzo. To jest od strony pod spodem, od strony zasilacza, tylko nie wiem dlaczego tu się tak matryca ta nagrzewa. Czy to jest jakiś cały ten, cała ta elektronika tego, czy coś. Ale tu się cholernie mocno grzeje. I to by wychodziło, jakbym go obrócił tak, jakbym się patrzył na niego. To jest lewy dolny róg. Lewy dolny róg, no. Od strony. Nie, to zasilacz jest po tej stronie tutaj. Cała płyta zasilacza jest od tej strony. Od tej strony tutaj jest nad tym, jak są gniazda. Dobrze pokazuję. Chwilę, jeszcze raz zobaczę. Nie, to źle wam pokazuję. Źle powiedziałem. Dobra, teraz go postawiłem tak, jakby stał normalnie. Czyli grzeje się od strony. Od strony której? Prawa strona. Górny róg. Czyli nad płytką od zasilacza to jest. Bo zasilacz jest tutaj, płyta. On się tutaj nagrzewa. Cholernie, a czy mam tutaj coś z boku? Jest. Nie, tu są. Tu nie ma z boku żadnych wejść. Po prawej stronie. Tylko jest wejście po lewej stronie na samym dole. Tutaj. Tak? Nie, źle mówię. Gdzie to wejście jest? Aha, dobra, tutaj. Czyli dobrze by wychodziło. Tutaj jest wejście głównego jakby kabla do tej. Od matrycy kabel jest tutaj. A tutaj idzie kabel jakby zasilający tą całą matrycę i właśnie ta strona się mocno grzeje bardzo. Podejrzewam, że to mogą być kondensatory sprawne, bo skoro, jak mówiłem już wcześniej, wylutowałem je i pomiar miernikiem był bardzo dokładny, także to troszeczkę mnie to zdziwiło, nie było ani nic spuchnięte. To jest cała płyta i to będę musiał sobie wykręcić. Czy ja mam gdzieś tutaj śrubokręt? Mam. Dobra, to będę wam pokazywał mniej więcej, jak to wygląda. Są cztery śrubki, które trzymają tą całą płytkę. I ta płytka. Ta płytka jest połączona jeszcze z płytką od wejść HDMI, DVI i DSAP. Ja sobie śrubki położę tutaj na górze, na biurku i pokażę wam zaraz, jak wyjmę tą płytę, jak to wygląda. Ciekawy jestem, jak, co to będzie po wymianie tych kondensatorów. Naprawdę, jestem sam bardzo ciekawy. Bo jak nie to, jak będzie to samo,
To znaczy, że to jest od matrycy. I teraz tak. Odpinam sobie. Jak to jest tutaj? W którą stronę? W tą. Ten jeden kabelek sobie pójdzie na bok. I tu mam jeszcze drugi. Podpięty właśnie do tego. Ten też odpięty już. I teraz mogę wyciągnąć sobie całą płytkę. To mogę sobie położyć na bok. To mi nie będzie już potrzebne. I teraz tak, pokażę wam płytę. Od tej strony. Największy kondensator. Nie dotykam tutaj, bo może być naładowany. Będę musiał go rozładować przed wlutowaniem. No i oczywiście te mniejsze, nie? Które tutaj wszystkie wlutowałem. Tutaj ten zielony, on ma 22 pikofarady. 22 pikofarady 50 V. Czy ja zamówiłem taki? Prawdopodobnie zamawiałem 22 pikofarady 50 V. To powinny być jakieś małe. Słuchajcie, czyżby mi nie wysłali? 22 pikofarady? Pikofarady 50 V jest, mam, dobra. 22 pikofarady 50 V. To będzie ten właśnie tutaj. Do wymiany, wielkość ta sama. Nawet uwzględniłem te kondensatory, które są na tej płytce. I co? Lecimy z wlutowaniem tego, nie? Najpierw sobie wylutuję tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kondensatorów. To będzie szósty, siódmy i trzy na tej płytce. Czyli zaczynamy od 470 pikofaradów. Podłączam sobie lutownicę. Chwila, moment. Robię pauzę. Dobra, to lecimy z tym koksem. Najpierw sobie wylutuję kondensator 470 pikofaradów 16 V. Z tej strony to są te dwa tutaj. I teraz zrobimy sobie coś takiego. Weźmiemy sobie cynę, oczywiście. Troszeczkę sobie zamoczę końcówkę w topniku. Nie wiem, dlaczego tak robię. Być może ta cyna nie ma wystarczająco dużo topnika. I to będzie ten tutaj, czyli ja sobie tak to zrobię. Naniosę trochę cyny na końcówkę grota. Złapię płytkę tak. Takim stożkowym bardzo fajnie się to wylutowuje. Wylutowany. Oczyszczę sobie grot. Położę w tym. 470. Pikofaradów 16 V. I teraz sobie znajdźmy 470. I 16 V. OK. Troszeczkę będą się różniły wielkością. To jest taka beczka, w ogóle ja wyciągnę tego. Obłożę tego. Zobaczcie. 470 pikofaradów. Taki. No dobra, wlutujemy tego. Obetnę sobie nóżki trochę. 470, on był stąd wyciągnięty. Minus, ok. I ok. Może zróbmy sobie inaczej trochę. Najpierw na lutownicę dam sobie cynę. Bra jest. I teraz znowu, żeby się nie pomylić biegunami. Źle. Albym go wlutował w inne miejsce. Super, Krzysztof. Congratulations. Dobra, tutaj był na 100%.
Muszę jeszcze trafić. To co, on mi nie chce wejść w dziurkę. Dobra, teraz jest. Super. Przeszło na wylot. Ja sobie teraz to ładnie cyną złapię, żeby on się pięknie przylutował. Potem. I potem sobie. Tak, weszł, nie weszł. A to skubaniec. Dobra. Teraz już weszedł. Jeszcze raz sobie naniosę cyny i przylutuję go trzymając, ponieważ wcześniej on mi opadł troszeczkę do dołu. Dobra, jest super. Pierwszy przylutowany kondensator. Także lecę z kolejnymi. I tu jest już lutowany nowiusieńki kondensator 16 pH. Wiecie co ja zrobię w ogóle? Ja zrobię pauzę, bo to chyba będzie bardzo nudne takie coś. Dopiero przy ostatnim, przy tym największym, jak będę go próbował wyciągnąć, włączę z powrotem nagrywanie. A tą resztę powymieniam sobie tak, żeby filmik nie trwał 5 godzin. Dobra, słuchajcie, został już ostatni kondensator do wylutowania. Jak to zrobiłem? Powiem wam tak, o. Wziąłem taki nożyk, delikatnie pod spodem ten klej rozciąłem, tak do połowy i potem podważyłem i już się ten kondensator odczepił od tego. A nowy przykleimy innym czarnym, tylko nie wiem, czy to jest klej termoprzewodzący, czy co. No i dobra, zostało wylutowanie tego kolosa. Żeby się nie pomylić, minus jest na górze od strony zasilania. I to są dwie takie duże tutaj. To są te od tego kondensatora. Trzeba będzie tutaj dużo cyny nanieść. Ja sobie ustawię troszeczkę większą temperaturę. Ok. Tak jak mówiłem, to są dwie od zasilania, czyli to będzie tutaj. Te dwie nóżki i próbujemy. Naniosę sobie dużo topnika na końcówkę cyny i najpierw jedną nóżkę pobielę. Ok. Jest. Znowu sobie naniosę dużo topnika, żeby to szybciej poszło. Dobra. No i teraz spróbujemy go wylutować. Poszło bardzo łatwo. Najtrudniej. I teraz zrobimy taki mały test. Zmierzymy sobie ten kondensator miernikiem. Ile pokaże ten miernik, gdzie ja go położyłem? Jest, dobra. Robimy test miernikiem. On ma wartości, ja wam mówię, 100 pikofaradów, 450 V. Tego nie testowałem w ogóle jeszcze. 91, 0,70 toma. No nie wygląda, żeby był jakiś zużyty. 90 pikofaradów, a ile będzie miał nowy? Tego też nie mierzyłem. Także sobie sprawdzimy od razu nowego. Stary 90, nowy 95. Fałos 0,6%. A jeszcze sobie sprawdzę, ile ten ma fałos. Dziewięćdziesiąt pięć nowy, stary ma 91, 061, 08. Paulus. Dziwne, dziwne, naprawdę bardzo dziwne.
I to jest firmy jakiej? Nawet nie pisze. No dobra. Wlutujemy z tego. Minus, jak pamiętamy, był na górze, czyli tak. Teraz spróbujemy go wlutować najpierw jedną nóżkę. W sumie to nawet nie wiem, dlaczego jest jedna nóżka dłuższa, druga krótsza. Najpierw wlutujemy dłuższą nóżkę. Tylko tak, ja sobie wezmę tutaj trochę cyny nagrod, żeby mi to łatwiej poszło. K plus. Dobra. Jedna nóżka jest. Teraz drugą postaram się wcisnąć. Trochę cyny nagrod. I jedziemy dalej z koksem. Pięknie wskoczył, tylko zahaczył mi o. Dobra, to ja go teraz wygnę. Okej. Tyle starczy. Wszedł już elegancko. Ja sobie obetnę trochę nóżki. Okej. Poprawię teraz. Albo nie, zagnę go najpierw. Delikatnie, żebyście to zobaczyli. Dobra, elegancko. I teraz go przykleję takim klejem. O, teraz po zagięciu poprawię już tak dokładnie te nóżki, żeby to było już fajnie. No, wypięła mi się lutownica. A, ja się dziwię, dlaczego mi tak nieraz ciężko się grzeje, a mi się lutownica tutaj. Słuchajcie, rozłączyła od zasilania, że będę musiał poprawić sobie. Łączenie. W ogóle śrubka mi się odkręciła. Dziwne. Dobra. Ok. Na szczęście T12 szybko się rozgrzewa, że nie będzie z tym żadnego problemu. I teraz sobie poprawmy jeszcze tylko tutaj to mocowanie. Elegancko. Jedna strona. No i w zasadzie zostało teraz tylko. Dobra, porobione. Wszystkie kondensatory wlutowane. Nawet na tą płytkę tutaj wlutowałem też wszystkie nowiutkie kondensatory. Także lecimy ze składaniem, podłączamy go zaraz. Zasadzie to pokażę Wam to wszystko na live'ie. Aha, jeszcze tutaj bym przykleił go klejem. Dobra, ja użyję do tego celu BT7000. Troszeczkę, tak żeby on się trzymał tylko tej płyty. Okej. Zasadzie to. Dobra, naniesione tak, żeby on się tam przykleił. Zrobię na chwilę pauzę. Niech się ten klej troszeczkę tak utwardzi. I potem lecę z montażem. No dobra, słuchajcie, ja już tą płytę tutaj włożyłem do obudowy. W zasadzie zostało mi podłączenie matrycy. Matrycy i właśnie jeszcze ten kabel tutaj muszę podłączyć. Z boku. Ten kabelek, który zasila tą matrycę całą. Czarny i czerwony. Jestem ciekawy, jakie to są napięcia na wyjściu, jak się podłączy zasilanie. No ale dobra, na razie tego nie będę sprawdzał. Teraz biorę matrycę, całą matrycę. Będę wkładał tutaj, połączę ją. Także ja zrobię pauzę, jak już podłączę matrycę. To wiecie, co zrobię? Podłączę zasilanie, kabel od HDMI-ka, postawię go tutaj, włączę nagrywanie i włączę monitor. No, podłączę HDMI-ka, włączę nagrywanie i podłączę zasilanie i zobaczymy, czy on się uruchomi.
Jak się uruchomi, czy się będzie wyłączał? Jest teraz zimny, to na pewno będzie po minucie to widać, nawet szybciej. Jeżeli będzie się restartował, to znaczy, że wymiana kondensatorów nic nie dała. Także ja robię pauzę, podłączę to tak, żeby tutaj ładnie to leżało i włączę go przy Was, żebyście zobaczyli razem ze mną, czy udało się go naprawić po wymianie kondensatorów, czy jednak usterka tkwi gdzie indziej. Dobra, zróbmy tak. Jak podłączam DVI-ka bez zasilania, to mi się wyłącza obraz w OBS-ie. Także ja zrobię tak. Najpierw podłączę zasilanie do niego. Zobaczymy, czy on się w ogóle włączy. Tutaj sobie położymy z boku płytkę, która nam będzie pokazywała zasilanie. Ale to jest, kurde, wszystko karkołomne, mówię wam. Dobra, podłączam zasilanie. Zasilanie podpięte. Zasilanie podpięte, nic się nie dzieje, nic się nie zaświeciło, dziwne. Odepnę jeszcze raz. Jak podpinam zasilanie bez podłączonego żadnego sygnału, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra, podłączę teraz wejście sygnału, zobaczymy, czy on się włączy. Jeszcze się okaże, że się kurwa w ogóle teraz nie włączy. Jest, włącza się. Włącza się, chociaż ja nie widzę teraz obrazu. Jest obraz. Aha, dobra, to teraz widzę na tym, bo się przełączyłem na ten. Okej, obraz jest. Kurczę, ale to dziwne, bo ja zgaszę żarówkę może. Dobra, widzicie, dioda się świeci na zielono. Obraz jest. A dziwne to nagrywanie jest. Ja wam pokażę, jak wezmę telefon. Nie mruga nic na razie, nie wyłącza się, ale potestuję go tak z minutę, dwie, żeby po prostu być pewnym na 100%. Być może ta wymiana kondensatorów pomogła. I co by było bardzo ciekawe, jednak pomiar takim miernikiem nie pokazał mi. Dobra, wyłączył się. Wyłączył się. I włączył. Czyli to nie są kondensatory. Znowu się wyłączył. Patrzcie, jakie są zniekształcenia obrazu. I znowu się włącza. To nie są kondensatory, słuchajcie, moi drodzy. Po wymianie wszystkich kondensatorów dalej ten sam efekt. Włącza się i wyłącza. Znowu się wyłączył. Włączył się. Czyli to jest prawdopodobnie gdzieś w matrycy, podejrzewam. Jakieś uszkodzenie. Tak jak wam mówiłem, że gdzieś się tutaj grzeje z boku. A żeby to rozkręcić, no to ja już. Patrzcie się znowu. O! I ten sam efekt. Czyli mamy jakby na razie rozwiązanie. Wymiana kondensatorów nic nie pomogła. Wyłączę go teraz tutaj tym. Włączę go z powrotem. Uruchamia się. Znowu się sam wyłączył. Włączył się. Zaskoczył. Czyli nie, czyli to nie jest to. Mogę zaświecić teraz lampkę, położę tutaj tego. Dobra, ja na razie odłączę sygnał. To już mogę wam powiedzieć, że to nie są kondensatory. Usterka tkwi gdzie indziej. I teraz bądź tu mądry i szukaj, znajdź to. Moim zdaniem to jest gdzieś w całym tym tutaj zasilaniu matrycy, gdzieś tam coś pada. Tak jak mi ktoś napisał w komentarzu. I co mogę teraz zrobić? Mogę spróbować rozebrać tą matrycę i zobaczyć, co tam jest w środku, ale to trochę mi szkoda, to już wolę się tak męczyć, że go będę rozgrzewał i go włączał na razie. Aż padnie całkowicie. Chociaż ten monitor bardzo lubię, 24 cale, to jest jednak minimum takie moje wymagane do jakiegoś tam funkcjonowania.
bo jak się przesiadłem na takie monitory biurowe, delowskie, które mają tam, nie wiem, 16:10 czy 4:3 ekran, to jest masakra, powiem wam. Z Full HD-ka przesiąść się na jakąś niższą rozdzielczość, to kaszana jest. Dobra, ja zrobię pauzę. Spróbuję może jeszcze rozwalić tą matrycę, zobaczyć, co tam jest w środku. Także nie są to kondensatory. Okej, nie uwierzycie, co znalazłem pod odklejeniem tej całej płytki, która jest taśma łączona z matrycą. Pod spodem zalęgła się jakaś dziwna istota, która już nie żyje. Chyba ją prąd potraktował jakoś. I co ona tutaj narobiła pod spodem? Narobiła pod spodem coś takiego, że tutaj w tej części, tu sobie pod mikroskopem to patrzyłem, jest mnóstwo pajęczyn na kondensatorach, rezystorach i prawdopodobnie mogła zrobić jakieś zwarcie. Dlatego ja teraz przyczyszczę wszystko IPą. Usunę w ogóle te pajęczyny, bo pod mikroskopem, uwierzcie mi, to wygląda jak wielka dżungla pajęczynowa. Także robaczek zalękł się pod matrycą i to mogło być powodem uszkodzenia jakiegoś tam elementu. Jeszcze sobie pomierzę dokładnie rezystory miernikiem, ale jestem coraz bliżej chyba jakiegoś tam celu. W zasadzie już wiem chyba, dlaczego ta matryca zaczęła tak działać. Robaczek. Robaczek i to dosyć spory, także jak on gdzieś tam dotknął, zrobił pajęczynki na tych elementach. Kurczę, nie wiem, czy to będzie widać. Dosyć spory robak. No, robaki potrafią być przyczyną uszkodzeń elementów, jak gdzieś zrobią zwarcie i ich je upiecze, usmaży. Także ja robię pauzę, idę po IP i sobie czyszczę tą elektronikę, co jest na tej płytce. Okej, słuchajcie, na tym podsumuję na razie tą próbę diagnozy, że tak powiem. Wymiana kondensatorów nic nie dała. To nie jest wina jednak kondensatorów. Zobaczyliście, że w monitorze zalęgło się jakieś malutki owadzik, nie wiem co to było, co to jest dokładnie. No jakiś obiekt obcy, który składał tam troszeczkę, składał pajęczyny na elementach. Być może to spowodowało, że doszło do jakiegoś tam uszkodzenia czegoś. Co chciałem powiedzieć, próbowałem już zmieniać kabel zasilania na inny. Ogólnie dziwna jest sprawa taka, że jak poruszam delikatnie kablem od zasilania, to on się włącza i wyłącza. Być może gdzieś tam jeszcze coś jest w tej sekcji od tej płytki zasilania, co już dogorywa, że tak powiem. No ale tak, kondensatory to na pewno nie były. Także teraz tak sobie jakoś próbuję to poukładać w całość. Jak mierzyłem tym miernikiem RLC T4 te kondensatory i on mi pokazywał wartości prawie że idealne, tak jak były na tych kondensatorach. I co jest najlepsze, te kondensatory nie były w ogóle jakoś wypuklone, także one były według miernika w stanie idealnym. W stanie idealnym, zakupione wstawiłem nówki, to samo. Też się włączał, wyłączał, także to na pewno nie są kondensatory. I teraz pytanie, co tak naprawdę się tam stało? Czy to jest wina tego robaczka, który się tam zalękł i gdzieś tam schodził sobie, zrobił zwarcie? Czy to może być co? Gdzieś już matryca pada. No na razie mi działa. Na razie mi działa. Nie wyłącza się. On się jak się w miarę szybko rozgrzeje, to się potem działa bez problemu cały dzień. Chociaż teraz powiem wam, że jak zmieniłem kabel od zasilania, było mniej tych restartów. Praktycznie w ogóle. No zobaczę, jeszcze będę obserwował sytuację.
jak go będę włączał na zimno i tak dalej. Także ja na tym kończę filmik. Mam nadzieję, że jakieś tam wnioski sobie z tego ktoś też wyciągnie. Mam nadzieję, że ja wyciągnę jakieś wnioski, czegoś się nauczę przy okazji, bo podkreślam, jestem tylko amatorem. Także to by było na tyle. Druga część filmiku o monitorze Bang 24 cale Full HD. Trzymajcie się, pozdrawiam.